Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki film, w którym pokażę Wam paczki PR-owe, prezenty. Nie jest to barter, są to prezenty, są to paczki PR-owe, które dostałyśmy na konferencji Miss Beauty. To była konferencja dla blogerów i blogerów z tego świadka lifestyle'owego, ze świadka beauty. Dostałyśmy te rzeczy, aby je przetestować, aby mieć jakby inspirację do tworzenia kolejnych filmów, aby poznawać nowości, aby Wam pokazywać nowości, w związku z czym stwierdziłam, że jeden filmik, w którym nagram taki klip z Meet Beauty, bo ja wiecie, nie kręciłam takiego typowego vloga, w którym chodziłam i pokazywałam całe życie te konferencyjne, całe te relacje, wszystko co napanowało, tylko kręciłam takie zajawki, takie fragmenty, trochę jakichś spotkań, trochę stoisk, tam się bardzo dużo działo, było bardzo dużo ludzi i myślę, że na pewno były dziewczyny, które kręciły od A do Z, od momentu swojego przyjechania na te targi do wyjścia i będziecie miały jakby pełne relacje, natomiast ja mam w planie nagrać Wam taki klip dla oczywiście osób zainteresowanych, które mają ochotę zobaczyć, jakie tam były stoiska, kogo tam spotkałam, kto był prelegentem, kogo nagrałam, co mi się udało złapać gdzieś tam okiem kamery, bo jednak ja nie pojechałam, wiecie, z nastawieniem na nagrywanie vloga, tylko z nastawieniem na to, żeby wynieść z tego jak najwięcej dla siebie, jak najwięcej towarzysko, jak najwięcej wiedzowo i jak najwięcej też zakupowo, tak? Bo oprócz tego, że pokażę Wam rzeczy takie właśnie PR-owe, które dostałyśmy wszystkie, to pokażę Wam też rzeczy, bo ja kilka rzeczy kupiłam sobie na targach, ponieważ Meet Beauty były w tym roku połączone w Warszawie z targami Beauty Days w Warszawie w Nadarzynie. To była taka część, na którą miałyśmy wstęp tylko my, dziewczyny z tej konferencji, dzięki temu, że miałyśmy identyfikatory i takie opaski na rękę, ale była też część ogólnodostępna dla wszystkich, także każdy z Was mógł tam przyjechać i była to część po prostu targowa, na której można było oglądać różne pokazy, robić zakupy, mnóstwo różnych rzeczy. Także zacznę, będę wybierała te rzeczy losowo, dlatego że no, nawet teraz nie będę Wam tutaj machała torbami przed kamerą, tylko będę wyjmowała te rzeczy z ręki, będę Wam mówiła, czy są to rzeczy, które kupiłam sama, czy je dostałam. I może najpierw pokażę Wam, tutaj mam trzy szampony Batiste, które kupiłam sobie na stoisku Batiste. Cena szamponów była 12 zł, także żadna tam, wiecie, luksusowa cena. Natomiast dla mnie bardzo ważne, nieważne. Dla mnie nie jest to produkt jakiś priorytetowy, który ja muszę mieć. Natomiast rzeczywiście są to szampony, które lubię i są to zapachy, które albo kiedyś wąchałam i potem nie mogłam ich nigdzie stacjonarnie dostać, ani nawet online, bo tak jak na przykład ten zapach Eden, który właśnie upolowałam, to jest zapach melona i honeysuckle, to jest miodowy, nie pamiętam, nie chcę teraz Was okłamywać, natomiast mnie się ten zapach podoba bardzo, jest to zapach lekki, taki wiosenny, także zrobiłam sobie zapas z tych Batistów. Drugi to jest zapach totalnie dla mnie nowy, to jest zapach Rose Gold. Pani mi powiedziała, że to są niektóre kolekcje limitowane, niektóre są dostępne w Hebe. Nie wiem, nie mam pojęcia, tam były wszystkie dostępne, więc je kupiłam. A to jest zapach Wild, który ja kiedyś miałam w miniaturze, taki miałam zestaw trzech produktów i on mi się strasznie podobał. To jest taki mocny, perfumowany zapach, troszeczkę może taki w stylu Angel, ale wiecie, no to jest taki zapach dosyć nieoczywisty. I tutaj jeszcze pani wrzuciła mi taki gruszkowy krem do rąk, Blade en Provence. I on był na stoisku Batiste, więc ja nie wiem, czy on ma coś wspólnego z firmą Batiste, to jest jakaś próbka kremu do rąk, także zobaczymy. Oczywiście no do każdych zakupów, wiecie, dorzucana była cała masa próbek i muszę Wam się przyznać, że ja połowy, to ja w ogóle nawet nie wiem, ja... No nie będę Wam teraz opowiadać o próbkach, jakie dostałam, ale prawdopodobnie jak będę je testować, czy to w jakichś denkach, czy w jakichś innych filmach, będę Wam o nich opowiadać. Dlaczego ja też nagrywam ten filmik zaraz po powrocie? Ano dlatego, że właśnie tego jest dosyć dużo, to wszystko stoi w torbie. Hermiona, serio, teraz tu będziesz chodzić? Nie, bo będzie znowu zoom na Ciebie. Dobra, przepraszam Was, bo jak jest tak, że jak koty mi tutaj chodzą, to ja założyłam, że w kilku filmach było tak, że aparat nagle złapał zoom na kota i potem ja byłam rozmyta, kota już nie było, a zoom był gdzieś tam z tyłu na kanapę. Kolejnym produktem, który Wam pokażę, to jest serum przeciwzmarszczkowe Holika Holika Black Caviar. To jest serum, które dostałam od Oli, od Vlog Loli. Zostawię Wam link do kanału Oli na dole. Potraktuję to jako prezent imieninowy, bo tak naprawdę my jak przy każdym spotkaniu, jak się widzimy, to zawsze sobie coś wręczamy, ale akurat miałyśmy obie imieniny, także możemy rzeczy, które od siebie otrzymałyśmy, potraktować jako prezenty imieninowe. Zdziwiło mnie opakowanie, bo opakowanie mnie do złudzenia przypomina męską wodę kolońską, czarno-złote, bardzo ciężkie, 120 ml, jest hermetycznie zapakowane i widzę, że to chyba się tak po prostu będzie wylewało, nie ma żadnej pompki. Nie mam pojęcia, jaką ma konsystencję, no nie będę tego na razie otwierać, jestem tego produktu bardzo ciekawa. Anti-aging zawsze się przyda.
I drugim produktem, który również dostałam, to jest puder Provoke dr Irena Eris. To jest puder w kompakcie, taki lekki puder matujący, wykańczający w kompakcie, który dostałam od Ani z Kawy bez cukru. Aneczko, z tego miejsca wielkie buziaki. Spędziłam z Anią ogrom godzin na Meet Beauty i zdecydowanie jest to wartość dodana tych targów, bo było to cudowne, naprawdę cudowne spotkanie i cudowne kilka przegadanych godzin. Bardzo fajny kompakt, idealny do torebki. Wyobraźcie sobie, takiego produktu w ogóle nie miałam, bo ja właśnie mało pudrów używam, takich prasowanych, raczej są to pudry sypkie albo kulki, meteoryty. Muszę za chwilę wynieść stąd koty, bo nie dadzą mi nagrać, bo tu jest za dużo torebek. I właśnie teraz taki na okres letni stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć puderniczkę w torebce z bardzo dużym lusterkiem. Odcień jest idealny, bo to jest transparentny, on jest bardzo jasny, ładnie wygląda, także myślę, że właśnie wrzucę sobie za chwileczkę to do torebki. Jest puszek i wiecie, w tym okresie letnim czasami na pewno się przypudrowanie przyda. Także to jest kolejna rzecz, jaką przywiozłam z targów. I teraz tutaj będą chyba rzeczy już, które dostałyśmy. Pierwsza torebka to jest kaszmir i tutaj w tej torbie są kaszmir, rozświetlacz z gąbeczką w kolorze 01 Golden Beige. Ja tych produktów nie znam, nie miałam z nimi nigdy styczności, a pokazuję Wam to jako ciekawostka, żebyście miały takie przebitki w tym, co, czego możecie spodziewać się, jakich kosmetyków w kolejnych filmach, bo ja oczywiście będę chciała je wypróbować i cokolwiek o nich powiedzieć. A drugi produkt to jest Contouring Duo Stick 2 w 1, bronzer i rozświetlacz, konturowanie twarzy. Zobaczymy, hermetycznie zapakowane, wszystko zafoliowane, no wyglądają bardzo elegancko. Zobaczymy, w torebkach takich ładnych, prezentowych. Oczywiście z tych torebek będę musiała to wszystko powyciągać. Kolejne dwa produkty to są produkty z Bandy, które kupiłam sobie sama i to jest złote mleczko opalające pod prysznic. Coś na zasadzie tych odżywek, wszystkich takich pod prysznic. Ja na przykład mam z Lasha taką odżywkę, że po umyciu ciała na mokre ciało nakładamy taką odżywkę, 3-4 minuty stoimy i potem spłukujemy i zostaje nam nawilżenie. Natomiast to jest taki produkt, który ma brązowić nasze ciało. Jestem tego bardzo ciekawa. Na stoisku Bandy zapłaciłam za to 38 zł chyba i to jest 150 ml i kupiłam sobie jeszcze wtedy krem pod oczy 30 ml, kojący krem żel pod oczy, który oprócz tego, że niweluje oznaki zmęczenia, łzawienie, pieczenie, obrzęki, worki, wszystko, to jeszcze ma działanie przeciwzmarszczkowe, no i ma 30 ml, jest z pompką. 42 chyba złote, nie pamiętam, nie będę oszukiwać, natomiast tego kremu już w Warszawie na konferencji i po powrocie później do hotelu używałam, dlatego że zapomniałam z Łodzi właśnie zabrać swojego kremu, więc kilka razy już użyłam. Bardzo fajny, lekki pod makijaż, idealny. Następnie są tutaj jakieś rzeczy w torbie Jordan. Zobaczymy, co tutaj jest. Może być tak, że ja je wszystkie po prostu powrzucałam w bagażniku, więc nie wiem, czy one były w tej torebce, ale były w każdym razie w paczce PR-owej. I to są dwa kremy Sorai. Seria Ideal Beauty, to jest cera zmęczona, pozbawiona blasku, złoty krem esencja na dzień, a to jest Ideal Beauty, cera zmęczona, lekki hydrokrem na dzień. Efekt pobudzającej maseczki, czyli to jest być może takie coś do okładów, a to jest bardziej kremowe. Na pewno na okres letni takie rozświetlające produkty będą się fajnie sprawdzały. Zobaczymy, potestujemy. Ideal Beauty Soraya to jest jakiś balsam do ciała, lekki hydrobalsam do ciała. Ach, ja go wąchałam, to jest ekstrakt z czerwonej algi i kwas hialuronowy. Wąchałam go wczoraj. To jest bardzo fajnie pachnący balsam z ekstraktem z czerwonej algi i kwasem hialuronowym. Wczoraj właśnie jak wyjmowałam te kosmetyki, to wąchałam. Ma bardzo subtelny zapach, podoba mi się. Także taki... Nie wiem, czy tutaj coś widać, bo te opakowania są jasne, a jest bardzo duże słońce dzisiaj, ale to dobrze, bo ja lubię nagrywać w świetle dziennym. Kolejny produkt, który mnie zainteresował, to jest Liren 30+, twarz, oczy, szyja, witamin Energy, skoncentrowane serum z witaminą C+D, które możemy właśnie używać pod oczy, na twarz i na szyję. Także tego na pewno będę używała, taka przeźroczysta, pomarańczowa formuła z kapsułkami. Myślę, że tam jest jakaś witamina skoncentrowana w tych witaminach i jest napisane, żeby stosować to głównie na dzień pod krem albo samodzielnie. Zobaczymy. Nie widziałam. Dla mnie te produkty to są nowości. Ale być może na półkach sklepowych, w drogeriach już są. Kolejny to jest podkład Liren Perfect Tone Fluid, dopasowujący się do koloru skóry Natural 120, odcień ciepły, tak jest napisane. Nie wiem, zobaczymy, czy nie będzie... Dla mnie za ciemny, ale może na lato będzie ok. Najważniejsze to, że to nie jest podkład matujący, bo ja podkładów matujących nie używam. To jest podkład Soft Focus.
dodają skórze blasku, świeżości i subtelnego połysku. Także może to być produkt dla mnie. I tutaj mamy jakiś właśnie jordanowski zestaw szczoteczek do zębów. Nawet dla dzieci jest szczoteczka. Jakieś tam nitki dentystyczne, takie wiecie, podróżne zestawy z Jordana. Bo my to wszystko dostałyśmy w takich bardzo ładnych torbach. Tak, kosmetyki z Bandy, to już jest paczka PR-owa, krem intensywnie nawilżający, który również stosowałam już w hotelu, dlatego że kremu do twarzy ani pod oczy nie wzięłam, także ten krem już no, doskonale mi się sprawdził, bo to jest krem, który się bardzo szybko wchłania, zostawia twarz gotową do umalowania się czy do nałożenia jakichś tam kolejnych produktów, ale nie jest taki, wiecie, że wypija wszystko z tej skóry i nie zostawia takiej aż suchej papierowej tej cery, tak jak robił to Clinique Moisture Surge. Bardzo fajny kremik, uważam, na lato, także lekki krem nawilżający, zobaczymy. Będę go na pewno używała, bo to jest mała pojemność, 30 ml, także myślę, że go dosyć szybko zużyję. To jest krem dzienno-nocny. Kolejny produkt z Sorai to jest body makeup i to jest coś, co mnie ciekawi, bo to jest właśnie produkt, który ma wyrównywać kolor skóry, przebarwienia, pajączki na nogach, jakieś tam żyłki, maskować jakieś tam przebarwienia na ciele, dostosowania na całe ciało, kwas hialuronowy i Hydrolipid Silk Complex. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Tu jest produkt następny też, to było Sorai, to jest balsam do ciała z Liren. Bardzo ładnie pachnie, bo to jest taki morski zapach. Mineral Collection, minerały z Morza Martwego, multiregenerujący balsam do ciała, nawilżenie, natłuszczenie, witamina E w kapsułkach. Ładnie wygląda i bardzo ładnie, tak świeżo, morsko pachnie, ale jeszcze go nie używałam. Produkt, o którym kilka słów w filmiku z Meet Beauty opowie nam pani z Bandy, którą poprosiłam o to, żeby 3 słowa o tym produkcie powiedziała, bo jest to dla mnie totalna nowość. Ja nigdy czegoś takiego nie używałam. To jest Triho Peeling oczyszczający do skóry głowy. To jest coś na zasadzie peelingu enzymatycznego, tylko do skóry głowy. Nie wiem, zobaczymy. Fajna, duża taka butla z pipetą, 100 ml. Zacznę używać i na pewno Wam 3 słowa powiem, bo dla mnie jest to totalna nowość pielęgnacyjna. Nigdy nie używałam peelingów enzymatycznych do skóry głowy. Bielenda Multi Essence, multivitaminowa esencja do pielęgnacji twarzy. Dla mnie to jest, tak, teoretycznie nie dla mnie, bo to jest dla cer mieszanych w stronę tłustych. Natomiast jest to produkt z kwasem glikolowym, który złuszcza skórę. Ja złuszczanie w każdej formie lubię, także będę go również na sobie testować. Oczyszczający żel węglowy do mycia twarzy, oczyszcza, detoksykuje, matuje, zwęża pory, również do cery mieszanej i tłustej. Moja nastoletnia córka na pewno z tego produktu skorzysta, ponieważ ja mam cerę zbyt suchą na takie węglowe oczyszczacze. Balsam ochronno-regenerujący UV Expert z SPF-em 30, to jest również Bandy Professional, to jest również z Bandy. Pojemność chyba 150 ml, także na słoneczną ochronę. Kolejny produkt, również ochrona słoneczna, UV Expert Bandy, aksamitna mgiełka do ciała, SPF 6 i krem do twarzy z serii Seboker. Produkt, który może zainteresować wiele z Was, bo jest to produkt, który ma zmniejszać pory, które są zmorą ogromnej rzeszy moich koleżanek. Także no ja akurat na sobie go nie wypróbuję, ale dam go komuś, kto ma rozszerzone pory i zobaczymy, jak będzie działał. Kryjący podkład z Bielendy Total Look Makeup Nude Matte, jasny beż 01. Ja kryjący podkładów nie używam, ale na pewno znajdzie się ktoś, kto specjalnie dla wydania opinii ten podkład potestuje. Następne to były jakieś kosmetyki z Palmersa. Ja dostałam, nie wiem czy dostałyśmy wszystkie tą samą nutę zapachową, ja dostałam balsam kokosowy. I to jest dla mnie smutna wiadomość, bo ja tego zapachu nie bardzo lubię. Wczoraj posmarowałam sobie nim ręce, żeby się upewnić, czy na pewno. I o ile po pierwszym posmarowaniu, takim po pierwszym kontakcie, ten zapach był bardzo ładny, bo tutaj jest też olejek monoi i on bardzo był taki... pachniał produktami do opalania, nie pachniał tak bardzo kokosem. Natomiast kiedy się trochę utlenił, to ten zapach się taki zrobił chemiczno-kokosowy, ale formuła tych balsamów jest świetna, a moja ukochana wersja to jest wersja z masłem Shea. I dostałyśmy tutaj jeszcze tak, Deep Protein Pack do zniszczonych włosów, także myślę, że to jest jakaś maska do włosów o zapachu również kokosowym i kokosowy lip balm, taki sztyft do ust. I jeszcze to jest produkt jakby występujący pod marką Palmers, myślę, że marka Palmers, nie wiem czy jest tutaj właścicielem, czy jest dystrybutorem, to są izraelskie kosmetyki Alma Kay z Morza Martwego i to jest nawilżający krem do rąk w białym opakowaniu, który podobno jest dostępny w Hebe. No i oczywiście różne próbki, tak jak Wam mówiłam, także próbek, próbeczek, jest tego dużo.
Następna torba to jest Annabelle Minerals i tutaj są dwa cienie mineralne. Cień wanila i cień mineralny chocolate. Także dwa cienie mineralne. Ja na tą wanilię już miałam i to jest bardzo ładny, rozbielający powiekę cień. Następne są kosmetyki z firmy Pierre René i to jest Skin Balance Cover, czyli na pewno kryjący jakiś podkład. Także również będę musiała komuś, kto używa wodoodporne podkłady kryjące, go sprezentować do testowania. Pomadka do ust w odcieniu wytrawnego wina, to jest matująca pomadka również z firmy Pierre René i to jest taka paletka różu i różnych cieni. Ładna, taka klasyczna, spojrzałam sobie w takich bardzo neutralnych kolorach, także myślę, że będzie miło ją przetestować. Kolejnym produktem jest dla mnie totalna nowość, Nova Clear 3 w 1 Micellar Water Face and Eyes, czyli płyn micelarny do twarzy i oczu, także zobaczymy, płynów nigdy nie jest za wiele, na pewno go przetestuję. Regatil, włosy, skóra, paznokcie, 60 tabletek, działanie składników wspomagające właśnie włosy, skórę i paznokcie. Nie wiem, czy będę to brała, bo ja biorę tak dużo różnych leków, że nie wiem, czy będę w stanie jakby dołączyć to do swojej diety, ale może będzie ktoś chętny na przetestowanie tego. Kolejne dwa produkty, o, bardzo fajne, małe takie pojemności, z firmy Mamas. Krem do pielęgnacji Bio 150 ml i krem przeciw rozstępom po 50 ml, także zdecydowanie na pewno będę używała. Kolejny produkt to jest Bielenda Makeup Academy Pearl Base, nawilżająca baza pod makijaż, efekt poprawy kolorytu. Przepiękny taki granulkowaty preparat. Ja mam z tej serii już serum przeciwzmarszczkowe, którego jeszcze nie używam. Kupiłam sobie jakiś czas temu w promocji w Rossmanie i teraz dostałam jeszcze tą bazę rozświetlającą. Na pewno będę używała. Co to jest? Gold Collagen Facial Mask. Także taka duży płat kolagenowy. Maska w płacie kolagenowym złota. Taupa. I taupa zdecydowanie tutaj uderzyła w moje potrzeby i w mój gust, ponieważ dali nam do spróbowania taupa Dermo Face Physio, żel do mycia twarzy i oczu, który u mnie jest hitem hitów. Nieraz na pewno ten produkt był w ulubieńcach, może nawet był kiedyś w ulubieńcach roku. Uwielbiam. Fantastyczna konsystencja na twarzy, jest niezwykle aksamitny, bez jakiegokolwiek podrażnienia, zmywa wszystko, on po prostu zmywa wszystko, pięknie myje twarz, jest bardzo, bardzo wydajny, także no, taupa zrobiła mi dużą przyjemność, bo zobaczycie, jak teraz będę nagrywała denko, że właśnie w denku jest pusto opakowanie po tym produkcie. To jest mój taki hit z taupy. Tutaj są też jakieś próbki, na przykład płyn micelarny w chusteczce, także idealne do wrzucenia sobie do torebki. I dwuetapowy zabieg oczyszczająco-kojący, także tutaj jest pewnie peeling i jakaś maska nawilżająca, także też taki szybki zabieg do przetestowania. Także jak widzicie, trochę tego jest, nie ma co ukrywać, trzeba zacząć testowanie. Na pewno na bieżąco będę wymieniała te produkty w swojej łazience, jeżeli skończę jakiś podobny produkt czy jakiś serum, to natychmiast zacznę używać tutaj tych produktów, żeby coś Wam o nich powiedzieć. Rzeczy, które się dla mnie nie nadają z powodów czysto takich technicznych, tak? Na przykład są produkty do certu z tych czy mieszanych, ja nie będę mogła ich używać, na pewno się nie zmarnują, na pewno ktoś je będzie testował. I też trzy słowa być może się tutaj w filmach pojawią. Także teraz nie będę do tego filmu dokładała klipów z Me Beauty, bo ten film byłby strasznie długi. Jeżeli jesteście zainteresowane, to wypatrujcie na moim kanale takich migawek z Me Beauty. Być może złożę je w całości, po prostu wrzucę je to takie wspomnienie konferencji z Warszawy. Zobaczymy. A teraz żegnam się z Wami. Do następnego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.